Witam serdecznie i nie będę zbyt oryginalny, ale muszę ten temat poruszyć, ponieważ w całym tym zamieszaniu w większości ludzi umknęło coś niezwykle istotnego. Chodzi oczywiście o otwarcie tak zwanych Igrzysk Olimpijskich, których nie oglądam i nie mam zamiaru oglądać. Jest to absolutnie z mojej strony stuprocentowy bojkot. Cóż takiego się stało na tym otwarciu? No wszyscy widzieliśmy, ci, którzy mają na ten temat coś do powiedzenia, to oczywiście już się wypowiedzieli i jednoznacznie, podkreślam, jednoznacznie chodziło o wykpienie ostatniej wieczerzy, w tym przede wszystkim osoby Pana Jezusa. I tutaj, słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Odezwali się, interesuje mnie tylko polskie podwórko, polscy politycy, że jak to, że nie wolno, że nie należy dzielić, że należy zostawić prawo do artystycznej wypowiedzi i tak dalej, ale nawet ci odezwali polscy protestanci, że o co chodzi, bo przecież to tylko obraz, że przecież to namalował gej. Ciekaw jestem, kto to dokładnie sprawdził, bo propaganda dzisiaj ze wszystkich robi gejów. No ale zostawmy to. Gdyby tak myśleć, no to przepraszam bardzo, po co czytamy o królu Cyrusie? Przecież to pogani tylko. Moi drodzy, uświadomcie sobie, że któregoś dnia się zdziwicie, jak się okaże, że Bóg więcej dzieł dokona przez homoseksualistów niż przed tak zwanych normalnych ludzi. Ja nie mówię, że Bóg ich zbawi i tak dalej, ale każdy, kogo Bóg chce, będzie wykorzystywany w Bożym dziele. Dlaczego w ogóle dopuszczono się tej profanacji? Człowiek, który był reżyserem i którego wypchnięto do pierwszego szeregu, żeby przepraszał, bo przepraszał, powiedział, że no jemu nie o to chodziło, że to tak wyszło, no i w ogóle to jemu jest bardzo przykro, bo nie chciał nikomu zrobić krzywdy i tak dalej, i tak dalej. No nic nie wynika z tych jego przeprosin. Do tych wszystkich, między innymi polskich protestantów, którzy mówią, że przecież to tylko obraz, że nikt się przecież nie powinien tym przejmować, powiem, idźcie ludziska i nawróćcie się, a później możemy ewentualnie porozmawiać. I to, że chodziło o wykpienie Jezusa, wyszło z ust. Nie pamiętam tej nazwiska, odtwarzam sobie i przeczytam. Główna odtwórczyni przy biesiadnym stole, pani Barbara Bucz, napisała, że odegrała rolę Jezusa Olimpijskiego. Macie jeszcze wątpliwości? Przecież to była pani, która gra główną rolę. Nie wiedziała, co gra, nie wiedziała, co robi. Doskonale wiedziała. Więc chodziło o zwykłą szyderę. Szyderę z osoby Jezusa Chrystusa. Pytanie, jak się teraz zachowali różni ludzie wobec tej szydery? Co ciekawe, najlepiej, nie pamiętam nazwy tego państwa, naprawdę możecie mnie wyzwać tutaj od starych głupków, nie pamiętam. Ale prezydent jednego z państw afrykańskich wycofał swoją reprezentację z tych tak zwanych Igrzysk Olimpijskich. Jedna z największych sieci, bodajże numer 3 w Stanach Zjednoczonych, telekomunikacyjnych, wycofała wszystkie swoje reklamy z Igrzysk Olimpijskich. Wiemy, że są firmy, które poszły w ślad, natomiast ja nie dotarłem do konkretnych nazw. Nie wiem, czy to ma znaczenie. Ale co ciekawe, wiecie, kto zaprotestował najmocniej? Najmocniej zaprotestował rząd Iranu. Reprezentujący Francję w Teheranie ambasador został wezwany na dywanik i oświadczono mu, że w żadnym wypadku nie ma zgody na to, żeby kpić sobie z proroka Koranu Isy, ponieważ Jezus, u nich Isa, jest uważany w Koranie za proroka.
To było w bardzo twardych słowach powiedziane, a my wiemy, że muzułmanie nie żartują. Mało tego, muzułmanie uznali Igrzyska Olimpijskie za haram, czyli przeklęte. Co to oznacza? To oznacza, że można je atakować, można je niszczyć, można przeszkadzać, można i należy je wyklinać i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie wiadomo z jakich przyczyn zabrał głos Papa Franciszek. Nawet jemu się to nie spodobało. No, aż mnie dziwi, że tak było, no ale trudno. Natomiast wielu wierzących katolików na całym świecie protestuje. I to jest prawda. Niektóre kościoły również, w tym w szczególności afrykańskie. Oczywiście żaden kościół protestancki nie zaprotestował. Takie to ćwoki za przeproszeniem. Natomiast wielu wierzących protestantów jak najbardziej. Jak najbardziej. I myślicie, że oni wszyscy mieli pomroczność jasną? Że oni wszyscy nie zrozumieli, o co chodziło? Doskonale zrozumieli. I proszę nie wmawiać ludziom, że są chorzy wtedy, kiedy widzą zdrowym okiem, co się dzieje. To do tych apologetów lewackich po stronie protestantyzmu, którzy oczywiście się odezwali natychmiast w naszym kraju. Mądrale zasmolone. Moi drodzy, ale wszystkim umknęło coś innego. Coś o wiele ważniejszego. Coś, co jest tylko zauważalne przez czytelników Biblii. Oczywiście niektórzy zauważyli, ale w porównaniu z tym obrazem Wieczerza Pańska Leonarda, no to niewielu zobaczyło to, co było najistotniejsze w tym całym przekazie. Jak powiedzieli organizatorzy, przekaz oglądało 2,4 miliarda osób. Właśnie o to chodziło, żeby tak wielu ludzi to zobaczyło. Jeśli ktoś jeszcze pamięta, a jak nie pamięta, może sobie odtworzyć, bo w internecie to wisi. Kiedy w 2012 roku otwierano Igrzyska Olimpijskie w Londynie, to ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. Co to w ogóle jak? Jakaś sala szpitalna, łóżka? O co chodzi? No i 7 lat później się dowiedzieli. Czyli zapowiedziano plandemię. Zapowiedziano plandemię. Oczywiście dla wielu protestantów w Polsce i katolików plandemia to była straszna choroba i należało uciekać i chować się w mysiej dziurze i w ogóle prawie, że umierać ze strachu i dokładnie to zrobili i dokładnie o to chodziło tym, którzy to zapowiedzieli. Natomiast co zapowiedzieli organizatorzy igrzysk teraz? Jeżeli ktoś zwrócił uwagę, a nie wiedział, o co to chodzi, to tylko wyraz artystyczny, czytelnicy Biblii rozpoznali to, jeździec na białym koniu. Jeździec na białym koniu. Co on oznacza w Księdze Objawienia? Antychrysta. On oznacza antychrysta. Mało tego, był tam znakomicie ukazany fragment Księgi Objawienia, który można było obejrzeć na własne oczy. Jeździec na białym koniu, a za nim wszystkie narody idące w podziwie, czyli chorąży ze wszystkimi flagami. Niestety polska flaga też się tam znalazła. To jest dokładnie przedstawiony obraz z Księgi Objawienia. Można powiedzieć, że być może nawet w taki sposób widział to Jan kiedyś, kiedy Jezus dawał mu objawienie przyszłości. Co zapowiada ta historia? Że już niedługo na ziemię w zamiarze diabła i jego sług ma przyjść antychryst. Jak długo będziemy czekać? Jeżeli tamten obraz z Londynu pojawił się w realiach 7 lat później, może 7 lat. A biorąc pod uwagę tempo zmian, można powiedzieć, że tak kolokwialnie historia przyspiesza, może to być o wiele wcześniej. Czyli, ponieważ ja jestem przekonany, bo jestem milenarystą, czyli wierzę w tysiącletnie królestwo i wierzę w to, że Kościół zostanie pochwycony przed wielkim uciskiem, na co Biblia dostarcza tylu dowodów, że nie próbuję dyskutować, szanuję inne poglądy, ale nie biorę ich pod uwagę, to pochwycenie Kościoła jest tuż, tuż.
Tuż, tuż. Czy jesteś gotowy? Ci wszyscy, którzy mówią, że będą cierpieć, że będą, nie wiem, przeżynani piłą, przypiekani, będą siedzieli w obozach, po części dotknie to Kościoła, po części, ale jeszcze przed wielkim uciskiem. Natomiast jeżeli wy chcecie to wszystko przecierpieć, proszę bardzo. Ja tam czekam na mojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, Pan Jezus odchodząc powiedział bardzo dokładnie i precyzyjnie, sobie to przeczytajcie. Wrócę po was. Nie, On nie przyjdzie sądzić świat, On nie przyjdzie do wszystkich, On przyjdzie po swoich. Co to jest? Zapowiedź pochwycenia Kościoła. Przyjdę po was i zabiorę was do siebie. Sprawdźcie, tak Biblia mówi. Oczywiście, jeżeli stosujesz, niestety powtórzę się, hermeneutykę alegoryczną, to możesz sobie powiedzieć, ale cóż ten Pan miał na myśli? A może to, a może tamto, a może siamto? Jeżeli czytasz Biblię tak, jak jest napisana, to czytasz, że On przyjdzie po swój Kościół. Wróci po swoich po prostu. A ja jestem Jego. I Ania, która tu siedzi naprzeciwko, jest Jego. I my będziemy pochwyceni. A wy sobie tutaj z Antychrystem siedźcie. On wam da tak popalić, że już nic nie zmienicie w swoim życiu. Chyba, że wyznacie wiarę, a On was skróci ogłówkę. No bo taka będzie konsekwencja tego, co się będzie działo w wielkim ucisku. Ja bardzo się cieszę, że to otwarcie Igrzysk Olimpijskich właśnie tak wyglądało. Dla mnie to jest fantastyczna informacja. Powiem dlaczego. Dlatego, że jak ktoś wątpił jeszcze, wątpiący i tak będą wątpiącymi, bo ludzie przestali myśleć, to chcę jasno takim czytelnym tekstem to powiedzieć. Władcy tego świata znają Biblię. Władcy tego świata wierzą, że Bóg istnieje. Jakub w swoim liście napisał, że diabeł czy demony wierzą, że Bóg jest i drżą, i oni też drżą. I robią wszystko, co jest możliwe, żeby się Bogu sprzeciwić i przeprowadzić swoją wolę. A robią to dlatego, bo ich diabeł oszukał i wmówił im, że z nim mają szansę. Z nim mają szanse, które równają się zero. Zero. Zero szans. Ale to, co napsują, to ilu ludzi zamordują, to, jak wielu ludzi zostanie zniszczonych, zdemolowanych psychicznie, duchowo, gospodarczo, fizycznie, no to już jest rzeczywiście ich tak zwany sukces. Igrzyska zostały otwarte. Nie te w Paryżu. Te prawdziwe zostały otwarte. I zaczyna się wyścig z czasem. Jeżeli rzeczywiście wierzysz Bogu, to jesteś uratowany. Jeżeli Mu nie wierzysz, a jesteś tylko religijny i chodzisz do kościoła, to jesteś stracony. A panom i paniom protestantom polskim, którzy tak bronili tego wyrazu artystycznego, powiem, ludzie, puknijcie się w czółko i wreszcie zamknijcie się i przestańcie zatruwać internet swoimi wypocinami, bo to jest obrzydliwe. Amen.